Witam pięknie i bardzo serdecznie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Ale przerwie, której z dumą chcę to powiedzieć, no nie przespaliśmy. Mimo tego dziwnego czasu, w jakim wszyscy żyjemy jeszcze ciągle, chcę z wielką dumą ogłosić, że Karam to Heal wydaje nową płytę. Wykorzystaliśmy ten czas po to, żeby dokończyć nagrania rozpoczęte już wcześniej i wydać nową płytę. Do wczoraj nie było wiadomo jeszcze tak naprawdę, kiedy ona się pojawi, ale już dzisiaj mogę powiedzieć w 100%. 11 września oficjalny moment wydania naszej nowej płyty Vintage. Płyta tworzyła się blisko 10 lat, wspólnie z Maćkiem Balcarem, od czasu do czasu, kiedy spotykaliśmy się przy różnorakich okazjach, nagrywaliśmy sobie stopniowo różne utwory, sięgając do muzycznej historii lat 60., 70. i 80. Zresztą o samej płycie nie chcę opowiadać, o tym się dowiecie z naszej strony, zresztą z samej płyty. Natomiast teraz chciałbym z wielką dumą raz jeszcze zakomunikować. 11 września nowa płyta Karam to Heal, to będzie już 24. płyta w naszym katalogu. Uroczysty koncert 11 września w Rybniku w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Natomiast od tej chwili, jeżeli ktoś do tego koncertu, a więc do 10 września zechce zakupić płytę, mamy specjalną okazję, specjalną okoliczność. Chcemy dla wszystkich tych, którzy w pierwszej kolejności chcą nabyć naszą płytę, zrobić ją po pierwsze w promocyjnej cenie, a po drugie pójść 11 września właśnie na koncert do Rybnika i poprosić i Maćka Balcara, i wszystkich, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty, aby złożyli swoje autografy, swoje podpisy i w takiej wersji już po koncercie wszystkim te płyty rozesłać. Zachęcam zatem bardzo mocno, odwiedzajcie naszą stronę, dokonujcie zakupu płyty, a my po koncercie będziemy Wam je rozsyłać. Bardzo się cieszę, że mogłem przekazać taką informację, że mimo tego trudnego czasu udało nam się go zagospodarować i doprowadzić do końca wszystkie prace związane z wydaniem nowej płyty. Dziękuję również miastu Rybnik, że bardzo nam pomogło przy samej już produkcji wydania. No i cóż, zachęcam do słuchania Karam to Heal w zupełnie nowej wersji, w zupełnie nowym repertuarze na płycie Vintage.